Witajcie moi kochani, z tej strony Andrzej Przyroda. Jest 11 marca 2023. Chciałbym was wszystkich pozdrowić, wszystkich miłośników przyrody, ludzi lasów oraz zbieraczy poroży. No mówię, ostatni raz wyprawę zrobiłem 4 marca i 5 marca trafiłem do szpitala. Ból ręki niesamowity, odezwała się stara kontuzja. Została zoperowana, naprawiona. Wczoraj mówię, wyszedłem ze szpitala. Żona mnie przywiozła, bo tu właśnie takiego jednego lasu, bo zlokalizowałem taka ładne stado jeleni. Właśnie nam pokazywał na filmiku, że bytowały. Dzisiaj 2 godziny w terenie. Obficie śniegu nasypało. Mówię, 4, jak jeszcze nagrywałem filmy, to było czysto, bezśnieżnie. Teraz bardzo dużo śniegu napadało. Ale mówię, zrobię wyprawę. Trochę powietrza złapię, bo w szpitalu się należałem też parę dni. No i przede wszystkim się cieszę, że mogę znowu w terenie być, trochę pochodzić, coś nagrać, podzielić się z wami i przywitać was właśnie szczególnie. No mówię, nic nie mówiłem, bo mówię, żeby nie zapeszyć. Mówię, może uda się. Udało się wszystko, złożyli, powycinali co trzeba. Chodzę. Tylko na noc zakładam gips u dołu. Wszystko naprawione. I tylko teraz do zdrowia dochodzić. A dlatego tu przyjechałem, bo mówię, chciałem zobaczyć właśnie te stado jeleni, bo tu się trzymało. Ale na razie chodzę tak dobre, mówię, 2 godziny. Gdzieś nie mogę ich zlokalizować. W ogóle zero śladów. Nic, tak jakby w ogóle zwierzyny nie było. Ach. No mówię, nie mogłem w domu usiedzieć. Żona nie chciała, żebym jechał. Mówię, gdzie przewrócisz, gdzieś jeszcze tego, ale mówię, to jest silniejsze, mówię. Chociaż troszkę, mówię, pochodzę. No i się zgodziła, przywiozła mnie. Tak, i trochę pochodzę i zadzwonię, żeby przyjechała po mnie, bo sam nie mogę samochodu prowadzić. Na razie jestem na łatce żony. No troszeczkę mi szyki popsuło to, ale no niestety, no choroba nie wybiera. No nic, no trzymajcie się. Jeszcze raz was pozdrawiam. Do zobaczenia. No i też widziałem, że ładne te styki podnosicie. Trochę gul skakał mi w szpitalu, bo byłem odłączony na tydzień. No nic, może jeszcze coś mi się uda w tym sezonie. Ładnie zacząłem, myślę, że jeszcze jakąś tykę podniosę. No hej, trzymajcie się. No witajcie ponownie, z tej strony Andrzej Przyroda. No udało mi się zlokalizować te stado. Mówię, tu naliczyłem tych placów 11 sztuk. No i przed chwilą, parę minut temu, mówię, pompkuj mi tutaj w ten las, tam ścieżka właśnie prowadzi w oddali, ale jest, tylko mówię, się przeniosły bardzo daleko w głąb lasu, już nie ma w tych miejscach, co 2 razy ich widziałem, bardzo daleko są teraz i właśnie tutaj blisko tego miejsca jest, bo ten las dzisiaj
żona mnie przywiozła, co w 2021 roku 15 marca podniosłem te 3 tyki ładne jednego dnia. I tu właśnie sobie tak pomyślałem, że przyjadę, odwiedzę ten las i wcześniej właśnie ich tu spotkałem, tylko że w innych miejscach. A dziś bliżej tych miejsc właśnie, gdzie podniosłem te tyki. Mówię, no przejdę się jeszcze, zobaczę to ścieżko. W sumie są dwie, ale jedno z nich pójdę, zobaczę tak mniej więcej, gdzie one mogły tam dalej jeszcze sobie pójść. Ale najważniejsze, że są. Tylko nie widziałem, czy jeszcze poroże mają, bo mówię, no pogoda się załamała, bardzo dużo śniegu jest i umknęły mi. Mówię, no wszystko w tym lesie gęsty. Tylko widziałem takie końcówki już tyłu. I mówię, podejdę, zobaczę. Bo to z daleka, właśnie gdzieś z koło 100 metrów z tamtej strony ich zobaczyłem. No troszeczkę skomplikowało to wszystko, ale fajna wyprawa, się cieszę. Mówię, zaraz będę też kończył, bo to nie ma co przeciągać. Bo też, żeby nie męczyć się. Mówię, 24 marca jadę ściągnąć szwy, żeby nic tam nie popękało właśnie. Bo jest, mówię, dużo śniegu, ślisko, gdzieś na gałąź do nieszczęścia dużo nie brakuje. Dobrze, że się udało, wszystko poskładali. Chirurg powiedział, że powinno być dobrze. No tylko mówię, no trochę skomplikowało mi to wszystko, ale trudno, no. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Najważniejsze, że operacja się udała. Tylko teraz do zdrowia dojść. Może jeszcze, jak wcześniej powiedziałem, że się uda podnieść jakąś tykę w tym roku. No trochę skomplikowało mi, no trudno. Dopiero się sezon tak zaczął, a ja niestety, no muszę takie trochę, no troszeczkę mi to skomplikowało. No nic, trzymajcie się, idę tam dalej zobaczyć, już spójrz. Autostrada. Zobaczę tak mniej więcej jeszcze, jak gdzie one jeszcze tam poszły. I będę zawracał. Będę jechał do domu. A hejka. Pozdrawiam. Marka.